Cześć! To już ostatni odcinek kursu o fotogrametrii, bo już praktycznie wszystko, co miało być pokazane, zostało pokazane. Zajmiemy się na samym końcu level of detail, czyli optymalizacją modelu, który zmniejsza swoją liczbę poligonów wraz z odległością od obserwatora, co jest dosyć wygodną techniką w grze, bo jeżeli jest dużo modeli i są daleko, no to po co wykorzystywać ich pełną geometrię, skoro to obciąża w jakiś sposób kartę graficzną. Zacznijmy od sklonowania naszego obiektu. Ukryłem kolizje, bo one przeszkadzają w zaznaczaniu. Skopiuję model księcia, nazwę go 01, podkreśnik level of detail, LOD, podkreśnik 01. To będzie pierwsze uproszczenie geometrii. Nie będę jakoś ręcznie upraszczał, bo można to zrobić szybciej i wygodniej. Może nie tak idealnie, ale całkiem nieźle. Wybieramy z listy modyfikatorów naszego księcia, który jest teraz zaznaczony w warstwach między innymi, optymalizator o nazwie ProOptimizer. On pozwoli ograniczyć liczbę poligonów. Teraz wierzchołków jest 1260. Zaznaczamy, aby tekstura została zachowana. No i dajemy calculate. Teraz to jest taka wartość. Po kalkulacji możemy ją zmniejszyć. Dlaczego zostawiamy tekstury? Ponieważ tekstury i tak zostaną wczytane na stałe do karty graficznej. Jeżeli będziemy tworzyć inną teksturę na zoptymalizowany model, to po pierwsze będziemy musieli ją tworzyć, a po drugie będzie musiała zostać wczytana do pamięci karty graficznej i też będzie zajmować miejsce. A tak ta jedna tekstura i tak będzie wczytana, więc niech już zostanie tylko ta jedna. Tutaj widzimy, że można na różne sposoby uprościć. 50% to jest optymalizacja o połowę. Zmniejszyliśmy o połowę liczbę poligonów i wierzchołków, a mimo to geometria wygląda w sumie wciąż dobrze i w miarę wyraźnie. Skolapsowaliśmy wszystko, czyli połączyliśmy wszystko w jeden element, no ale przekształcił to w editable mesh, więc klikamy prawym i przekształcamy to w edytowalny poligon. Stwórzmy jeszcze jeden obiekt level of detail, czyli znowu klonujemy. Ten obiekt będzie dalej. Lepiej klonować obiekt domyślny i jego upraszczać, niż upraszczać już uproszczony obiekt, bo różnie to bywa. Więc uprościmy ten domyślny. Tutaj damy 0,2, bo to jest level of detail z dwójką. No i tutaj znowu damy ProOptimize'a. Możemy ukryć księcia 0,1, ponieważ będziemy lepiej widzieć wtedy optymalizację. Nie będą się nakładać dwa modele na siebie. No i wtedy może się coś ukryć. OK, ProOptimizer. Znowu zaznaczamy, że chcemy mieć tekstury. OK, Calculate. I tu wybierzemy na przykład 20, może 25, 30. No gdzieś tyle. Powiedzmy 25. Wygląda całkiem dobrze. A zoptymalizowaliśmy z 1200 do 300 vertexów, więc jest dosyć dobrze. Collapse All. Ponownie, klikając prawo na ProOptimize, tak łączymy w całość i konwertujemy na edytowany poligon. Jeżeli byśmy nie połączyli, nieważne czy jakbyśmy eksportowali, nie wyeksportowałby bez tego modyfikatora i po prostu mielibyśmy ten sam model. OK, eksportujemy teraz do FBX-a. Importuje się do silnika trochę inaczej, więc to za chwilę pokażę. Eksportujemy to jako oddzielny FBX, bo tak musi być. Export, export selected, bo mamy małego księcia normalnego i ukrytego jeszcze jednego. OK. Kiedyś, jak może za 10 lat będzie można korzystać bezpośrednio ze zeskanowanego obiektu, to może się przydać wtedy zeskanowany obiekt, ale póki co silniki jeszcze nie dają rady. A przynajmniej nawet jeżeli dają radę, no to na naszym kompie dadzą radę, a ktoś chce na laptopie zagrać lub na telefonie i nie da rady, więc lepiej optymalizować, bo więcej odbiorców zobaczy nasz model. Export selected, tutaj LOD z dwójką. OK, no i wchodzimy do silnika. To możemy już pokrywać, możemy zapisać lub nie, ale lepiej zapisać, bo po co znowu robić, jak się straci. OK, wejdziemy tutaj. Importuje się to trochę inaczej, już się nie przenosi, nie przeciąga, tylko umieszcza się tutaj. Tu już jest nasz mały książę, normalny, domyślny. Zanim zaimportujemy modele, które są o zmniejszonej liczbie poligonów, poprawmy trochę geometrię. Kula tutaj nie do końca wygląda na kanciastą, ale można poprawić jej jakość. Zagęszczenie siatki, dynamiczne zagęszczenie siatki wraz z odległością, jeżeli jesteśmy bardzo blisko, zagęszcza się, nie odbywa się w obiekcie,
ale w materiałach. I właśnie w materiałach wykorzystamy tą technikę, która nazywa się teselacją. Ona wyszła od DirectX 11, jeśli się nie mylę, i ona pozwala właśnie zagęszczać nasze obiekty, żeby wyglądały na bardziej wygładzone. Dodaje znacznie więcej poligonów. Klikamy jedynkę na klawiaturze i lewy przycisk i pojawia się 0. Trochę paradoks. No i mniejsza o to. Jedno 0 łączymy ze specularem, żeby błyszczenie było zerowe, natomiast jedynkę łączymy z roughnessem, żeby obiekt był chropowaty. Jeżeli będzie chropowaty, to nie będzie zwierciadlanego odbicia. Jeżeli byśmy dodali jedynkę do specularia, to by się bardzo błyszczało, a 0 w roughnessie sprawiłoby, że byłoby to lustrzane odbicie, takie jak w kuli chromowanej, co w sumie do betonu jest daleko. Ok. Zostawiamy to. Jak wygląda obiekt? Wygląda w sumie tak samo, zwłaszcza jak się patrzy na wireframe'a, czyli na siatkę obiektu. Wejdźmy więc do ustawień naszego materiału. Wejdźmy do, zaznaczając tą najważniejszą belkę, i przechodzimy długo, długo w dół, aż znajdziemy coś takiego jak tessellation. Ustawiamy najlepszą, bo czemu nie nas stać. Dajemy pn triangles i zanim zmienimy też księcia, w sumie kulę, to pokażę, jak wygląda to z księciem na podglądzie. Jak widzimy, jest znacznie bardziej złożony, czyli wygląda lepiej, jest wygładzony. Czyli nawet jeżeli użyliśmy mało wierzchołków, to zostały wygładzone i wygląda to całkiem fajnie. Dobrze to widać na kulce, która tutaj akurat jest dosyć złożona, ale jeżeli kulka byłaby mniej złożona, możecie zobaczyć w projektowaniu poziomów, na czym polega LOD na prostej kulce. Tutaj widać, że znowu zostało to wszystko zagęszczone, ale jak się oddalamy, to jest upraszczane, czyli jest dopasowywane dokładnie do tego, co potrzebujemy w danej chwili, czyli jest dynamiczna teselacja. To jest bardzo dobry motyw. Ok, teraz dodajemy LOD do naszego obiektu. Ten obiekt ma 2000 trójkątów, 2500 trójkątów i importujemy LOD level 1, czyli LOD 1. Ok. Dajemy otwórz i to już wszystko w sumie. Materiał i tak jest ten sam, więc nie trzeba tutaj nic zmieniać. Dodajemy jeszcze LOD z dwójką, czyli to. Ok. Import, wybieramy dwójkę. Otwórz. No i gotowe. W sumie wygląda całkiem dobrze. Możemy dynamicznie zmieniać tą wartość, na przykład i importować kolejne. Pokażę, jak się zmienia wartość. Teraz jest LOD 0, czyli domyślny nasz obiekt. Jeżeli się oddalimy trochę od niego, to jest LOD 1, czyli został zmieniony na prostszy, trochę dalej został zmieniony na LOD 2. To jest dynamicznie zmieniane, automatycznie ustawione, jednakże można to zmieniać. No jak widzimy, przybliżenie i oddalanie niczego za bardzo nie modyfikuje. No tutaj trochę przy przeskoczeniu było widać. Dlatego zmieńmy, aby odległość była custom. A więc ustawimy konkretną odległość, kiedy ma się zmieniać na prostszy obiekt, żeby nie było takich skoków, jeżeli ktoś na przykład będzie chodził do przodu i do tyłu. Tutaj jest, gdy jest pełny ekran, gdy jest 75% ekranu, no i gdy jest nieco ponad połowę ekranu, zajmuje nasz obiekt. Zmieńmy z auto na ręczne, czyli cały ekran, no to jest fajnie, obiekt niezoptymalizowany. 75, ok, niech przy 2/3 ekranu, 3/4, może trochę mniej. Jak zajmuje pół ekranu, niech się optymalizuje. Czyli teraz wygląda dobrze. Tutaj dopiero się zmienił na jedynkę, nie widzieliśmy tego, a tutaj się zmienił na dwójkę. Dzięki temu przy przybliżaniu będzie teselacja i pełny model, wraz z oddalaniem teselacja będzie upraszczana, model będzie zamieniany na jeszcze prostszy. Zostało nam jeszcze oświetlenie. Musimy zbudować oświetlenie, żeby zobaczyć, czy ładnie wygląda nasz obiekt. A więc build lighting on. Jeżeli coś silnika nie umiecie, to zobaczcie sobie naprawdę projektowanie poziomów. Możecie dać okejkę, czyli palec do góry, palec w dół, jeżeli ktoś koniecznie lubi hejtować, chociaż wolałbym, gdyby były do góry, ale w sumie to wszystko jedno. Ok, 64 to jest wielkość analizy naszej lightmapy. Im wyższa, tym lepsza. Znaczy od pewnego momentu to już nie widać różnicy, ale w tym przypadku 256 to jest taka dobra wartość. Tutaj możecie zobaczyć różnicę między 8, 16, 32 i tak aż do 256. To już wszystko w tym kursie. Dzięki, że oglądaliście, ocencie lub skomentujcie i powodzenia z własnymi projektami. Cześć!